Dzisiejszy odcinek to takie troszeczkę dopowiedzenie. Numeric Limits będzie dopowiedzeniem do odcinka o cechach typowych, a predykaty będą pewnym dopowiedzeniem do lambda. Zapraszam. Z Numeric Limits korzystamy wtedy, gdy chcemy dowiedzieć się czegoś o naszych typach liczbowych, które mamy w naszej konkretnej konfiguracji sprzętowej, chociażby jaka jest maksymalna wartość typu int, którym się posługujemy. Macie tu trochę takich Numerik limits różnych pytań i odpowiedzi dla różnych typów, jakichś intów, shortów, longów i tak dalej. O tam kilka sobie podejrzyjmy. Zobaczcie na przykład maksymalny int tutaj y, u mnie na kąpie, to o taki będzie, tak. A na przykład maksymalny short int, o no, 32 tysiące z hakiem. A na przykład najmniejsza liczba całkowita typu long, long int, no to będzie minus tam 9 piardyliardów i tak dalej. Tak. Przejrzyjcie tutaj sobie dalej, o na przykład isigner, to już powinniście kojarzyć z cech typowych i tu mamy jakieś inne, tutaj w komentarzach jest to opisane, jak chociażby sprawdzanie, czy są możliwe błędy zaokrągleń, to jest i, i, isExact, tak? czy chociażby liczbę bitów bez znaku, czyli ile tam bitów przechowuje wartość, która nie ma jeszcze znaku. To jest w przypadku, kiedy mamy i ujemne i dodatnie, to ile bitów jest przeznaczonych na część bez znaku. Na przykład jeżeli mamy int 32-bitowy, no to wtedy 31 tu powinno chyba nawet być, a jest nawet, 31 bitów jest przeznaczonych na tą część bez znaku, a 1 bit na plus minus i tak dalej. O, tutaj jest modulo, na przykład czy dodanie liczby może dać mniejszą sumę przy przekroczeniu zakresu, tak lub nie, w danym typie. Zwrócę waszą uwagę na jedną ciekawą tutaj rzecz. mianowicie na O Epsilon. Zobaczcie. Epsilon jest różnicą między jedynką, a najmniejszą wartością większą od jedynki. Ogólnie epsilon kojarzy nam się z matematyki nie? że coś bardzo, bardzo, bardzo małego, taka minimalny taki y, krok, jaki może wykonać dla danego typu nasz komputer. Dwie najbliższe liczby byśmy powiedzieli, że nic tam pomiędzy już nie wejdzie. I to jest numerik limits. Jest tych tutaj, numerik limitsów, troszeczkę więcej różnych zapytań, ale chciałem Wam pokazać, że jest coś takiego. Zwłaszcza zdarzają się sytuacje, że potrzebujemy najczęściej tego min-max, czy ewentualnie jakiegoś właśnie epsilona, kiedy szukamy jakichś wartości najmniejszych, największych, albo właśnie próbujemy znaleźć jakiś taki drobny zakres różnicy. Niektóre algorytmy, na przykład algorytm rabina Karpa. Nie rabina karpa, tylko Newtona Rapsona. O, algorytm Newtona Rapsona na obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby wymaga pewnego epsilona, który jest pewną dokładnością. No i na przykład moglibyśmy tam się właśnie o tego typu dokładnością posłużyć. No i teraz te predykaty. Predykaty to funkcje pomocnicze dla algorytmów, które zwracają wartość bulinowską, prawda, fałsz. Określają sposoby np. wyszukiwania czy sortowania, przyjmują jeden albo dwa argumenty. Predykaty muszą jednoznacznie określać wynik swojego działania, to znaczy, że dla tych samych wartości muszą zawsze zwrócić ten sam wynik. I teraz, jeżeli jest to możliwe, używamy lamp. A nie predykatów. No to po co te predykaty? Przede wszystkim po to, byście wiedzieli, że coś takiego jest, żebyście spotkawszy się z tym terminem predykat, nie pytali o jejku, a co to. I tak, predykaty są w zasadzie podobne do obiektów funkcyjnych. Skoro mogę je zastąpić lambdą, no to, no to temat jakby już był. Ale. Predykaty to nie jest obiekt funkcyjny, to dosłownie jest funkcja. Obiekt funkcyjny przypominam, jak miałem klasę i przeciążyłem w niej operator wywołania funkcji, dwa nawiasy, to mogłem obiekt tej klasy wywołać jak byłby funkcją. I taki obiekt klasy mógł służyć jako argument dla algorytmów. Argument, który określał metodę sortowania, jakichś bardziej zawiłych elementów itd. I tutaj predykat jest taką kolejną. Opcją dla algorytmów, gdzie nie jest to lambda, nie jest to obiekt funkcyjny, jest to właśnie zwykła funkcja, która musi spełniać te wspomniane wcześniej warunki. I tutaj mamy przykład takiego predykatu, który będzie co robił, a powiedzmy, sprawdzał, czy liczba jest parzysta i podzielna przez 7. No taki mam kaprys. Tutaj sobie funkcją ABS zamieniam n zawsze na wartość bezwzględną, n pozbywam się znaku, i mam tu warunek pytanie. Czy n reszta z dzielenia przez 2 jest 0 i n reszta z dzielenia przez 7 jest 0? Jeżeli tak, no to to będzie pewien warunek dla mojego algorytmu. A jakiego algorytmu? A algorytm mam taki, zobaczcie. Mam tutaj wektor o jakieś tam liczby od 0 do 100. Następnie, a wyświetlmy sobie od razu ten wektor. O, tutaj są jego elementy. I teraz szukam. O, algorytm find if wyszukuje elementy z tego całego wektora. A tym czynnikiem szukającym jest właśnie predykat. Czyli jeżeli predykat dostanie jakiś element na wejście, a będzie dostawał wprost z tego zbioru i ten predykat zwróci prawdę, to znaczy, że to jest ten szukany element. Zatem jest to zwykłe wyszukaj pod warunkiem określonym przez ten predykat. No i tu widzimy, że jeżeli byśmy sobie to wywołali, to zostanie tam zwrócone 14, 28 i tak dalej. Zaraz to zresztą zobaczymy. O, i zobaczcie. Tutaj ta linijka 0, 14, 28, 42 i tak dalej. To jest wynik działania tej pętli. Działa to dosyć prosto. Jeżeli znajdę pozycję, która odpowiada temu, co sprawdził dla mnie ten predykat, no to ten element wyświetlam tutaj i przesuwam się na następny element. Przesuwam iterator. Sprawdzam tylko, czy ten element przypadkiem nie jest już na końcu zbioru, ten iterator. Jeżeli nie, no to. Szukam dalej, jak już wszystkie znajdę, które spełniają warunki, i tak dalej, i tak dalej. Predykat może być też dwuargumentowy. Tu mamy taką już wymyśloną w komentarzu. Wyimaginowaną metodę, wyimaginowany predykat, kryterium sortowania, jakieś dwa obiekty, których tu nie definiowałem, powiedzmy jakieś obiekty jakiejś klasy, które zwrócą prawdę, gdy są spełnione jakieś tam fikcyjne warunki, a o tak mogłoby wyglądać wywołanie algorytmu, na przykład sortowania na takiej wymyślonej kolekcji z wymyślonymi elementami wymyślonej klasy. Chodzi raczej o to, by zobaczyć sobie tylko taką składnie. Możecie sobie przeczytać komentarz, niczym się to już nie różni, tym bardziej, że mówię, jeżeli się da, korzystajmy z lambd, o tak jak tutaj w tym przykładzie, gdzie już coś takiego mieliśmy, właśnie lambdy są o wiele bardziej czytelniejsze, chociażby po to, że jeżeli widzę samo słowo tutaj w funkcji tej predykatowej, to ja muszę gdzieś tam chodzić, szukać, gdzie to było i tak dalej, a tutaj od razu algorytm sortuj, mam zakres, mam lambdę, widzę co ona robi, co ma za ciało, jakie elementy tutaj posortuję w jaki sposób. No i tu właśnie jest lambda dwuargumentowa zamiast predykatu dwuargumentowego gdzieś tam wyżej. Oczywiście ciało byłoby prawdopodobnie takie same. No i już tak, żeby wyjaśnić, tutaj będę robił coś takiego, że zbiór elementów posortuję tak: wszystkie parzyste na lewo i jeszcze będą rosnąć, a nieparzyste na prawo i też będą rosnąć. Tu mam warunki tego. Tu przy okazji wciągnąłem sobie wszystkie zmienne, które były w przestrzeni wyższej, ale przez referencję, czyli jak zmodyfikuję te zmienne, na przykład zmienną C, to po skończeniu działania lambda będę widział wynik. I teraz, jak już sobie wyświetliłem wszystkie elementy po odpaleniu tego algorytmu SORT, no to widzicie, mamy najpierw parzyste posortowane rosnąco, potem są nieparzyste od jedynki, tutaj trójka, piątka też posortowane rosnąco, w tym miejscu wszystko jest, a na koniec jeszcze e, wyświetliłem wartość tej zmiennej C, która narastała za każdym razem, gdy została tutaj wywołana moja lambda, zatem widzę, że lambdę 1326 razy wywołałem, żeby posortować ten zbiór, tak jak sobie tu wydziwiłem. E, predykat. Nie obiekt funkcyjny, choć to bardzo podobnie wygląda, ale funkcja, która jest argumentem dla algorytmów. Tak po prostu. Tyle w tym dopowiadającym odcinku.